Więc słuchajcie, wybaczcie mi, że mój głos jest taki trochę jakby za mgłą, ale niestety, ale po krakowskich targach książki troszkę się rozchorowałam. Być może, znaczy rozchorowałam to za dużo, bo nie jestem tak jakby chora chora, tylko po prostu coś tam w gardle mi siedzi. I dzisiaj muskitelszy White Berries. Nie jadłam ich nigdy, więc to jest taki test. Więc nie mogę tego nazwać testem, bo po prostu uwielbiam skidelsy. I hej, cześć! Z tej strony Zuza z kanału Kulturalna Szafa i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będziemy mówić o powieści autorki, którą uwielbiam. Znaczy się, powiedzmy sobie szczerze, są tacy autorzy, których każda powieść nas w jakiś sposób kolejny raz zaskakuje i po prostu dlatego ich uwielbiamy, za to, że no kolejny raz udało im się nas zaskoczyć w jakiś tam sposób. Autorka ta, czyli Terrence Fisher, jest tak dobra w konstruowaniu fabuły, tak dobra w obracaniu w ogóle czytelnika wokół całej książki i nie wypuszczaniu go, że po prostu jakby ja czytam jej książki i siedzę jak wryta. I w sumie nie za bardzo wiem, co mam ze sobą zrobić. Więc ogólnie dzisiaj będziemy mówić o ciemnej stronie Mulvaney, czyli o nowej powieści Terrence Fisher. Jeżeli jesteście ciekawi tego, co myślę na temat tej książki, no to oczywiście zapraszam. I jeżeli mówimy o Mulvaney, czyli ciemnej stronie od Terrence Fisher, to jak możecie zwrócić uwagę, czy wy widzicie tą okładkę? Znaczy się, czy wy widzicie tą okładkę? Czy wy wiecie, że ja uwielbiam, jak się w ogóle okładka jakby łączy całością? Jakby, że tutaj coś się zaczyna i kończy się na tyle. Boże, uwielbiam, bo jeżeli chodzi o oprawę graficzną, jest po prostu piękna. Jest do, no po prostu dopracowana, cudowna. Wow. Przechodząc do bohaterów i przechodząc do fabuły, no to zacznijmy od tego tak naprawdę, o czym jest ta książka. Czyli mamy tutaj do czynienia z bestsellerową pisarką, która pewnego dnia budzi się w jakimś miejscu. Nie wie do końca, co się dzieje. I zaczyna penetrować to miejsce, zaczyna odkrywać nowe zakamarki tego miejsca. W ogóle bardzo źle się czuje, czyli wie, że była odurzona. W jednym z pokoi znajduje mężczyznę. I okazuje się, że ten mężczyzna jest z nią związany w pewien sposób. Nie chcę wam zdradzać do końca w jaki, bo to jest taka fajna rzecz, fajna sprawa i nie chcę wam w ogóle mówić, kim on dla niej jest. I okazuje się, że oni są zamknięci w tym domku. Muszą, mają cyfrowy taki ten, który mogą klikać. Ogólnie troszkę to wygląda jak taka scenografia Piły, że tak powiem, bo mają dojście do wszystkiego, ale wiedzą, że w jakiś sposób ktoś tam się z nimi bawi przez wstawienie pewnej rzeczy do jednego z pokoi, która jest bardzo mocno związana z ich relacją. To jest porąbane, znaczy porąbane w taki sposób, że tłumaczę wam i to jest bardzo chaotyczne, ale tak naprawdę jakbyście usiedli i przeczytali, to to totalnie nie jest chaotyczne. Tylko że ja nie mogę wam po prostu zdradzać niektórych faktów, albo po prostu nie chcę ich zdradzać, żebyście sami zaczęli odkrywać. No i wiadomo, że ktoś tam ich zamknął i teraz jest dochodzenie do tego, kto ich tam zamknął, dlaczego i po co. Kluczem do rozwiązania tej całej sytuacji jest wejście w głąb tych dwóch osób, wejście w głąb ich relacji, wejście w głąb ich emocji i psychologii, i duszy, by odkryć to, co w nich siedzi i jak związany jest ten pokój z ich przeszłością. Słyszycie, że to jest genialna książka. Genialna pod względem takim, że to nie jest łatwe stworzyć taką relację pomiędzy bohaterami. To nie jest łatwe opisać to, co się dzieje w bohaterach w danych sekundach, w danych momentach. Ale najlepsze jest to, że Terrence Fisher słynie z swoich psychologicznych charakterów, z tego, że one są zbudowane tak bardzo psychologicznie, dobrze, poprawnie, tak porąbane w lekki sposób, że my zaczynamy zadawać sobie pytanie, kto tutaj jest naprawdę chory, czy my, czy oni, czy ktoś tam z zewnątrz, czy nie wiadomo tak naprawdę kto. To jest najlepsza powieść jak Terrence Fisher. Ona zrzuca na nas taką tajemnicę. Nie tłumacząc totalnie nic, my odkrywamy wszystko z bohaterami, równocześnie z bohaterami, i do wniosków dochodzimy tak naprawdę w momencie, kiedy do wniosku dojdzie bohater, bo wcześniej do tego wniosku nie da się dojść, totalnie nie. I za to wiedziałam Terrence Fisher, że ona te swoje fabuły tak naprawdę opiera na
bardzo dobrze skonstruowanych psychologicznie bohaterach, bardzo dobrze potrafi rozbudować napięcie i bardzo dobrze doprowadza do tego punktu kulminacyjnego, że my w pewnym momencie naprawdę zaczynamy sobie zadawać te właśnie pytania, które ona chce, żebyśmy sobie zadali. To jest taka totalna manipulacja, że a może tutaj tak naprawdę nie chodzi o to, tylko o to, a może o to, a tak naprawdę to może ta główna bohaterka tutaj w jakiś sposób zawiniła. I w związku z tym ja uwielbiam jej powieści, bo ja zaczynam sama kwestionować siebie. Odchodząc od fabuły, której ja nie chcę wam zdradzać, jednak mówię wam od razu, że jakby to, jak autorka rozłożyła napięcie w powieści, to jak autorka podeszła do sytuacji i to, jak autorka ją rozwiązała, jest hitem. A jeżeli chodzi o bohaterów, no to mamy tutaj Siennę i tego tajemniczego Izaka i wiemy, że łączy ich przeszłość. Wiemy, że coś ich łączy, jednak do końca nie wiemy co. Coś tam możemy podejrzewać przez te pierwsze takie sekundy ich spotkania. Świetne jest to, że Teryn znów zrobiła to, co ja uwielbiam, że ona robi. Czyli przedstawia świat według wizji swojego bohatera. I najczęściej ci bohaterzy mają lekkie skrzywienia umysłowe, takie, że oni nie dostrzegają niektórych elementów albo totalnie inaczej na nie patrzą. Dla mnie to jest naprawdę świetne podejście psychologiczne, które ja mega doceniam, bo niektórzy nie potrafią tworzyć takich świetnych bohaterów, niepowtarzalnych i po prostu wow, a Teryn to robi tak, że ona tworzy takie postaci psychologiczne i tak dobrze je tworzy, i tak dobrze je konstruuje i łączy, że to jest aż absurdem, naprawdę. Ona robi to tak świetnie, tak niepowtarzalnie, tak jakby, tak po prostu po swojemu. I nie chcę wam za dużo zdradzać, nie chcę wam za dużo mówić, nie chcę wam narzucać swojej interpretacji jakby świata przedstawionego przez autorkę, przez Siennę. Ale muszę wam od razu powiedzieć, że według mnie jest to najlepsza powieść Teryn Fisher, jaka wyszła w Polsce. Nie chcę tutaj brać pod uwagę Fuck Love, które przeczytałam tylko i wyłącznie po angielsku i nie wiem, jak pójdzie z tłumaczeniem, ale mówiąc o powieściach Teryn w Polsce, Ciemna strona, Moodvine jest najlepszą powieścią, jaka wyszła. Jest świetna psychologicznie, fabuła klei się idealnie, gdzie tutaj w Margo były niektóre takie elementy słabe. Dodatkowo jeszcze historia bohaterów jest tak emocjonalna, jest tak uczuciowa, jest tak po prostu rozrywająca serce i duszę, jest tak głęboko zakorzeniona w człowieku, że każdy tak naprawdę w jakiś sposób może się z tym uosabiać, co czuje Siennę i Izak. W jakiś tam sposób. Plus jeszcze te przemyślenia autorki odnośnie miłości, odnośnie bratniej duszy. Ja czytając tę powieść byłam zaczarowana. Mnie po prostu wzięło i tak ta powieść mnie tak chwyciła za gardło, za serce, za duszę i nie pozwoliła wypuścić. I po prostu jakby ja nie mam słów, jakby ona to zrobiła tak genialnie, że ja nie mam nic do dodania, no, jakby nie mam. Więc jeżeli zachęciła was do przeczytania Moodvine Ciemnej strony od Teryn Fisher, no to zapraszam was na konkurs, który właśnie teraz będzie trwał, ponieważ mam dla was jeden egzemplarz do rozdania. Jeżeli chodzi o pytanie konkursowe, to wystarczy jedynie w komentarzu napisać chciałbym wygrać Ciemną stronę i to jest tak naprawdę tyle. Dzisiaj nie będzie kreatywnego konkursu. I mam nadzieję, że was zachęciłam. Tak samo jak mówię, po prostu jest to no wow, jakby wow. Teraz aktualnie ta powieść ląduje na liście moich ulubionych powieści i powieści, które każdy musi przeczytać w pewnym etapie swojego życia. Mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że weźmiecie udział w konkursie, mam nadzieję, że nie było dzisiaj zbytnio emocjonalnie, ponieważ no ja jakby podchodzę bardzo mocno do Teryn emocjonalnie, to jest mój problem. I tak naprawdę mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie, dawajcie łapkę w górę, dawajcie też ten czerwony przycisk subskrybuj, możecie klikać, zostawcie komentarz, jeżeli wam się podobało i oczywiście, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie. No i tak naprawdę mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie i jeżeli chcielibyście tak naprawdę kupić Moodvine, Ciemną stronę, to zapraszam was na stronę empik.com. Będziecie mieli link w opisie, jeżeli będziecie chcieli oczywiście zakupić przed premierą, bo premiera dopiero 8 listopada. No i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie i na razie!